Wielokrotnie w waszych komentarzach przewijała się prośba o historie związane ze służbą. Chcecie usłyszeć, jak wygląda rzeczywistość widziana oczami policjanta. Ogromną popularnością cieszą się w internecie podcasty, rozmowy, wypowiedzi, które możecie w spokoju wysłuchać i wczuć się w klimat, jaki stara się przekazać rozmówca. Do tej pory pokazywałem wam się na szklanym ekranie. Dzisiaj posłuchajcie mojej historii. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba wam się taka forma przekazu. Jest wielu policjantów, którzy mogą opowiedzieć wam, jak wygląda prawdziwa służba. Dzisiaj zapraszam do patrolu. Zaczynamy. Czy pamiętam, co czułem w pierwszym dniu służby? Oczywiście. Mimo, że minęło już 15 lat, to jest to wciąż bardzo żywe uczucie. To była ekscytacja połączona z obawą, czy sobie poradzę. Czułem, że to coś więcej niż tylko praca. Miałem świadomość, jak wiele wyzwań mnie czeka i ile muszę się jeszcze nauczyć, aby pomagać i chronić. Mój pierwszy dzień? Zacząłem od razu z grubej rury, czyli nocka z soboty na niedzielę. Zostałem przydzielony do patrolu ze starszym kolegą. On miał już ponad 10 lat służby i niejedno już przeżył. Miał spore doświadczenie i wiedział, czym pachnie ulica. Z czasem zorientowałem się, dlaczego to właśnie do niego zawsze przydzielani byli młodzi policjanci. Posiadał dar do nauczania ludzi. Teraz po latach nimi kieruje. Oczywiście on miał taki dobrotliwy wyraz zrezygnowania wypisany na twarzy pod tytułem „Znowu młody”, ale gdy tylko zamknęły się za nami drzwi radiowozu, ten dystans znikał. Od tej pory stanowiliśmy jeden patrol, gdzie liczy się wzajemne zaufanie i współpraca. Sierżant wiedział, że im szybciej mnie wdroży w arkana służby, tym szybciej on będzie miał zagwarantowane bezpieczne plecy na interwencji. W zasadzie nie odzywałem się podczas pierwszej służby. Obserwowałem i chłonąłem wiedzę prosto od praktyka. Szkolenia czy też kursy teoretyczne dają ci fundament, jednak to praktyka buduje całą resztę. A pierwsza interwencja? No tu od razu była adrenalina. Wyjechaliśmy z bazy tuż po 22. Po chwili w radiostacji rozległ się głos dyżurnego, aby pilnie podjechać na adres, gdzie doszło do awantury domowej. Informacje były szczątkowe. Sąsiedzi zadzwonili, że za ścianą słyszą wrzaski, odgłos przewracanych mebli i głos wzywający pomocy. Minęło 20 minut mojej policyjnej przygody, a już gnałem przez miasto na sygnale do interwencji, gdzie zagrożone było zdrowie i życie człowieka. Sierżant mocno chwycił kierownicę i pewnie kierował nas do miejsca zdarzenia. Gdy wbiegaliśmy po schodach na drugie piętro, na chwilę odwrócił się do mnie i powiedział tylko: „Młody, ty obserwuj jedynie, czy nikt mi na plecy nie wskoczy. Ogarniemy”. Był tak pewny siebie, że i mi ta pewność się udzieliła. Jeszcze kilka tygodni temu słuchałem o tego typu interwencjach wyłącznie w mediach, a teraz sam będę jej uczestnikiem. Wpadamy do mieszkania. Już w przedpokoju widać ślady awantury. Przewrócone meble, porozbijane naczynia, ogólnie nieporządek. Wchodzę tuż za sierżantem i zaraz po lewej stronie widzimy kuchnię, a w niej siedzącego starszego pana. Trzyma się za głowę. Jest mocno zraniony. Na ziemi leży tłuczek do mięsa. Od razu widać, że do nim został zadany cios. Starszy pan, na nasz widok o dziwo, znajduje w sobie siłę, aby się uśmiechnąć. Pokazuje nam kciuk do góry, że jest okej, ale od razu też wykonał gest głową, wskazując, że sprawca siedzi w pokoju obok. Powiedział przy tym: „Konkubent córki”. Konkubent. To wyraz, który od wielu lat stanowi motyw przewodni służby patrolowej i nie ma służby, aby nie pojawił się właśnie on. Konkubent. Tak było i tym razem. W pokoju obok kuchni na fotelu siedział chłopak. Córki nie było w domu, była w pracy. Gdy tylko nas zobaczył, zerwał się na równe nogi. Nie wiem, co chciał zrobić, ale sierżant nie pozwolił mi się przekonać. Podczas szkolenia podstawowego uczyłem się różnych chwytów, dźwigni i innych technik przydatnych w krytycznych sytuacjach. Sierżant był szybki. Bardzo szybki. Nie jestem w stanie przypomnieć sobie, co zrobił, ale już po chwili napastnik leżał na ziemi, a sierżant zakładał mu kajdanki. Gdy już był pewny, że sytuacja jest opanowana, od razu powiedział do mnie: „Młody, tu jest bezpiecznie, przypilnuj pana”. Stałem nad człowiekiem, który przed chwilą pobił starszego pana. Słuchałem wyzwisk i gruźb, jakie wydawał z siebie pijany napastnik. W tle słyszałem uspokajający głos sierżanta, który rozmawiał ze starszym panem w kuchni. Mężczyzna rozkleił się. Powiedział przez łzy, że córka sprowadziła do domu tego człowieka i od wielu dni ich życie zmieniło się w koszmar. Pan płakał. Powiedział, że córka też się zaczęła bać.
bała się tego człowieka, ale nie potrafiła mu się przeciwstawić. Gdyby nie sąsiedzi, którzy nas wezwali, to ten koszmar trwałby jeszcze wiele, wiele dni. Na miejsce przyjechało pogotowie. Rany okazały się na tyle poważne, że zabrano starszego pana na obserwację. Gdy schodziliśmy po schodach, przybiegła córka. Dostała informację również od sąsiadów i przybiegła prosto z pracy. Płakała, przepraszała ojca. Obiecała, że już nigdy więcej nie wpuści tego człowieka do domu i zerwie z nim wszelkie relacje. Potem popatrzyła na nas i powiedziała dziękuję. Nigdy wcześniej nie słyszałem tego słowa wypowiadanego z taką wdzięcznością i z taką ulgą. I to był moment, w którym utwierdziłem się w słuszności mojej życiowej drogi. Wiedziałem, że chcę pomagać i chronić. Ty też możesz. Zostań polskim policjantem.